jak twierdzi, hodowała te rośliny po to, by dawać je swojej jałówce. No dobrze. Pani Irena ma sporo kłopotu ze stadem krów, a szczególnie z jedną wyjątkowo nerwową jałówką, która złamała jej rękę. Kobieta szukała informacji, jak uspokoić zwierzę i wymyśliła marihuanę. Przeczytałam w internecie, trochę w gazetach, trochę tak, no i wpadłam sama z siebie, wzięłam taki pomysł i myślałam, że to będzie dobrze, ale nie, nie wypaliło, po prostu nie wypaliło. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. Panie prezesie, melduję wykonanie zadania. Tłucze w swój własny rząd jak opętany. No facet, ja nie wiem, co mu się stało. No może ktoś go opętał. Pan Andrzej Leper musi nam dać dowód na to, że akceptuje ten układ, jaki jest. Nie pójdziemy wobec nikogo na ustępstwa, które by podważały nasze plany. Dziwaczne jakieś przekraczanie reguł gry. To musi być sukces odczuwalny przez miliony polskich rodzin. To, co mamy, to premier też powiedział, to nam się należy. Pan Andrzej Leper musi podjąć decyzję, czy chce rządzić, zmieniać Polskę, służyć swojemu elektoratowi, no, czy też chce to wszystko rozbić. Myślał, że ogra premiera, ale premier jest zbyt doświadczony. Ja przepraszam bardzo, dorosły mężczyzna opuszcza dom. W jakim kierunku jedzie pociąg? Bo czasami jak się tak za szybko skakuje, to można pojechać w zupełnie inną stronę. Dorosły mężczyzna żeni się z kobietą. Dorosły mężczyzna również często i opuszcza kobietę, bierze rozwód z własną żoną, a z partią nie można. W takiej atmosferze nie da się rządzić. Zwrócę się do prokuratury. Zawiadomię o ograniczaniu posłów, wykonywaniu ich mandatu. Karmy kaczki, bo zaczyna się dla nich trudny okres, który mogą przeżyć tylko wtedy, jeżeli ludzie im pomogą. To nie ma nic wspólnego z wolnością sumienia, z prawem do głosowania, natomiast ma to związek z egzekwowaniem należności za używanie znaczka samoobrony w czasie kampanii. Mnie się wydaje, że jestem wart troszeczkę więcej jak 552 tysiące złotych. Miał wizytę umówioną w Rosji, nie na Białorusi. Miał umówioną wcześniej. Proces tworzenia tej partii przez służby zachodził i tylko tyle i aż tyle. No poczekajmy na rozwój wydarzeń. Myślę, że przyjdzie na to czas, kiedy już Państwo będziecie wiedzieli na 100%, jakie to moje myśli. Aczkolwiek to jest tak, że posłowie się po prostu boją. To będą atakować, no będą atakować jak psy. Fakt, że ministrowie i premier świadomie uczestniczyli w procesie korupcji, oznaczają kompletny krach tego rządu. Premier w sposób kategoryczny powiedział, że to nie wchodzi w rachubę. Rok 1992, 4 czerwca, upadek, atak na rząd Jana Olszewskiego, czyli tak zwana nocna zmiana. Na dnie nie da się dalej sprawować władzy. Oczywista i naturalna praktyka, którą stosują wszystkie rządy na całym świecie. I dać się tak złapać jak dzieciaki, no to świadczy o nich, że ta ich buta, arogancja, pewność siebie. Pewno my nie będziemy powtarzali błędów sprzed kilkunastu lat i z powodu nawet takiego skandalu rozwalali rządu prawicowego. Nic się nie stało, talibowie wylądowali w klepkach. Wybaczcie. To jest nielogiczne i nieuczciwe. Wielkim semantycznym nadużyciem. I zawsze obowiązuje zasada, że nie wolno się obrażać. A teraz pan chce wytrzeć te swoje wypociny, tak powiem, z nas. Nie komentuję tych informacji, one nie są uzgodnione i wydają się zbyt bardzo sensacyjne, żebym je jakkolwiek komentował oprócz słowa kuriozalne. Należy ponosić odpowiedzialność za słowa. Nie mogą one padać na wiatr, jeśli są wypowiedziane przez osoby odpowiedzialne. Co ta przez nich sporządzona ręczna rotacja notatka zawiera?
większość liczbowa ministerstw dla Platformy. W dniu dzisiejszym bowiem rozpoczął się proces przekształceń Polski, czwartą RP. Ogromna ilość ludzi, którzy zostali zapomnieni, nagle poczuli się, że jesteśmy razem, tak jak dawniej. Że to, co się rodzi w tej chwili na Wiejskiej, a za chwilę rozleje się na ministerstwa, kancelarię premiera, to jest raz. My jesteśmy przekonani, że Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość to nie są ludożercy i ruchu ludowego. Nie. Panie przewodniczący, później panie marszałku, teraz panie premierze i nadszedł czas, żeby mówić panie prezydencie. Jakie plany polityczne? Wybory są, no, jakie plany mogą? No przecież na emeryturę polityczną nie idę, proszę państwa. To słuchają tej muzyki, którą przeważnie ja lubię. One są do tej przyzwyczajone. No to tak jak Mieczysław Fok. Także i my zadowoleni jesteśmy i chyba i bydło przy okazji. Kobiecie z Łobza za uprawę konopi dla uspokojenia krów grozi do 3 lat więzienia. Jarosław Kuś, Wiadomości. No cóż, życzę państwu spokojnego wieczoru. Za chwilę sport, Jacek Kurowski, pogoda, Waldemar Dolecki. Zapraszam państwa jutro na 19:30. Do zobaczenia.